Ekspert ostrzega, Rosja może zaatakować kraje bałtyckie. Amerykański analityk Leonaron ostrzega, Rosja może zaatakować kraje bałtyckie. Amerykański analityk Leonaron ostrzega przed możliwą rosyjską operacją hybrydową w jednym z krajów bałtyckich. Zwycięską wojenką, podobną do aneksji Krymu, prezydent Władimir Putin mógłby podratować notowania i odwrócić uwagę Rosjan od problemów, twierdzi. Zdaniem politologa, zajmującego się Rosją, potencjalnych celów do takiej operacji nie brakuje i wylicza 5 krajów, oczywistych kandydatów, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę, w których wystarczy rozmrozić zamrożone konflikty, a także Białoruś i Kazachstan. Jednak zdaniem Arona, tych 5 potencjalnych wojen nie dorasta do ambicji Putina czy jego samozwańczej misji odbudowy i odwetu. Takie wymogi spełniłoby szybkie i zwycięskie uderzenie we wschodnią flankę NATO, w Estonię, Łotwę lub Litwę, pisze Aron, autor biografii prezydenta Rosji Borysa Jelcyna, na łamach serwisu Politico. W ocenie politologa mogłaby to być operacja hybrydowa, podobna do krymskiej, przeprowadzona w regionach, gdzie duży odsetek ludności stanowią Rosjanie. Zdaniem Arona, dyrektora studiów rosyjskich w American Enterprise Institute, konserwatywnym think tanku, taki ruch z punktu widzenia Putina nie tylko rozwiązałby jego bieżące problemy ze spadającym poparciem i problemami wewnątrz kraju, lecz także usatysfakcjonował jego pragnienie odzyskania dawnej chwały i zemsty za upadek ukochanej sowieckiej ojczyzny. Czy mogłoby być coś bardziej satysfakcjonującego niż zwycięstwo nad sojuszem, który uosabia solidarność demokratycznego Zachodu i jego wolę do bronienia siebie? Ostateczne rozdanie, które pokazałoby NATO jako papierowego tygrysa, zastanawia się analityk. Rosjanie znoszą niedogodności w zamian za imperialną potęgę. Aron przypomina historię rządów Putina od objęcia funkcji premiera w 1999 roku, w której kolejne inicjowane przez Moskwę konflikty zbrojne przynosiły mu niebywały wzrost notowań, druga wojna z Czeczenią w 1999 roku, konflikt z Gruzją w 2008 roku, aneksja Krymu w 2014 roku. Człowiek ma tendencję do powtarzania tego, co jest skuteczne. Politolodzy nazywają to zależnością od ścieżki. Będąc w sytuacji, która jest politycznie i gospodarczo trudniejsza niż w latach 2012-2013, na tle rozmywania się konsensusu krymskiego, Putin może sięgnąć po to, co dobrze działało w przeszłości, krótkie zwycięskie wojenki, rozważa Aron. Przypomina, że po aneksji Krymu poparcie dla Putina wzrosło z ponad 60 do ponad 80%. A problemy wewnętrzne, które w latach 2012-2013 prowadziły do kryzysu politycznego, na kilka lat odeszły na dalszy plan. Konsensus krymski, na tym właśnie polegał, znoszeniu niedogodności w zamian za imperialną potęgę. W 7. rocznicę krymskiego Anschlussu powtarza się wiele czynników, które doprowadziły do inwazji na Ukrainę, zauważa politolog, podkreślając, że przygotowanie planu na ewentualne ryzyko powtórki powinno być obecnie jednym z priorytetów administracji Joe Biden. Putin potrzebuje zwycięstwa. Aron pisze o co najmniej 2 powodach ewentualnej operacji. Oprócz strategicznego, rządzy sławy dla siebie i Rosji. Jest taktyczny, Władimir Putin dąży, według politologa, do dożywotniej prezydentury w kraju, gdzie gospodarka i dochody są w stagnacji od ponad dekady, a epidemia COVID-19 odciska się głębokim piętnem. Przypomina, że aneksją Krymu i patriotyczną mobilizacją społeczeństwa, Putin zastąpił rozwój gospodarczy i wzrost dochodów, zapewniając popularność sobie i legitymację reżimowi. Aron przywołuje opinię generała Johna Nicholsona, byłego dowódcy wojsk USA i NATO w Afganistanie, że pakt potrzebowałby 90 dni, by dyslokować w krajach bałtyckich siły konwencjonalne większe niż te, którymi dysponuje Rosja, a także twierdzi, że zarówno Bruksela, jak i Moskwa wiedzą, że w krótkim okresie kraje bałtyckie są nie do obronienia. Podkreśla, że z samego NATO płynęły w ostatnim czasie głosy powątpiewające w artykuł 5. A Putin zapewne jest podobnego zdania. Ponadto, jak podkreśla, najważniejszą przewagą Putina nad demokracjami jest to, że one ponad wszystko chcą pokoju, a on potrzebuje zwycięstwa.